Katarzyna Szpor wystąpi dla was już za moment. Znatemat.pl, tak, jeśli ktoś nie wie, jest zastępcą dyrektora zarządzającego. Czyli osoba ważna. Katarzyna już jest, że tak. Jest fanką Thank You Economy, więc Gary Vaynerchuk jest jej bliski, czy tak? Tak. Dokładnie tak. Proszę bardzo, pani powie więcej już na scenie. Oj, nie żyła. Dobra, to ja tylko na początek dwie rzeczy. Po pierwsze, tutaj konfuzja się pojawiła, Iwaniuk czy Szpor, to ta sama osoba, to więc uspokajam, nie jest nas dwie. A po drugie, pierwszy raz w życiu mówię prezentację do kotleta i mam nadzieję, że się w tej roli spełnię. Także wszystkim, którzy konsumują smacznego, ja się nie czuję dotknięta. Rozumiem, że głód to ważna rzecz. Zostałam poproszona o to, żeby powiedzieć wam kilka słów o rzetelności i profesjonalizmie w kontaktach z biznesem. I na początku byłam dosyć zaskoczona tym tematem, bo właściwie wydawało mi się, że wszystko możecie wiedzieć. Później podpytałam trochę marketerów i okazało się, że może ten obraz nie jest aż taki różowy. Ale zanim przejdziemy do tego, co wy, to może najpierw kim jest ten biznes, z którym mielibyście mieć relacje. I często, jak sobie myślimy o tym, z kim fajnie by było, żeby blogerzy pracowali, no to przychodzą do głowy takie osoby, które coś o tej blogosferze wiedzą, które z blogosferą pracują, rozumieją, kim bloger jest, o co go można poprosić, a o co nie warto, albo czego nie wolno od niego wymagać. I bardzo wam życzę, żebyście z tymi czy z takimi osobami pracowali często i owocnie. Niestety bardzo często okazuje się, że w praktyce ten marketer, który jest po drugiej stronie, czyli ten osławiony biznes nieszczęsny, wygląda bardziej tak. I stażem od 30 lat w marketingu, z wielkim powodzeniem realizując mnóstwo kampanii, niestety kampanii, które były realizowane w zupełnie innym modelu niż model, który sprawdza się dziś, niż model, który mogą realizować z blogerami. Często gęsto marketer, który jest po drugiej stronie, czy w domu mediowym, tam już to najrzadziej pewnie się zdarza, czy w niektórych agencjach, czy u klientów bezpośrednio, to jest człowiek, który jest przyzwyczajony do płacenia i wymagania. I taki człowiek ma pewne trudności z zrozumieniem, że praca z blogerem to praca polegająca na czymś trochę innym. Często też w ogóle nie rozumie, co to jest ta blogosfera. Na szczęście wtedy przychodzą mu w sukurs różne raporty, z których dowiaduje się, że na przykład najpopularniejsi polscy blogerzy to Martyna Wojciechowska, Ania Mucha, Maja Sablewska. To są oficjalne raporty, do których oni mogą dotrzeć, które są im podsyłane, więc nie dziwcie się, że obraz tych ludzi na temat blogosfery jest czasami często trochę zaburzony. W rezultacie dostajemy taki komunikat. Bardzo byśmy chcieli mieć w kampanii blogera, najlepiej piecyka. To jeszcze jeżeli ktoś myli piecyka z kominkiem, to jest pół biedy. Ostatnio na spotkaniu, na debacie, jak się okazuje, dosyć kontrowersyjnej briefa zainspirowanej przez Sokołów, pewnie wszyscy o niej słyszeliście, ktoś powiedział, że agencja, którą poprosił o to, żeby przygotowała listę blogów, na których warto reklamować akcję biegową, przygotowała listę, która zaczynała się od kominka, na drugim miejscu była Segrita, na trzecim miejscu któryś z blogów kulinarnych, przepraszam, w tej chwili nie pamiętam, i dalej jeszcze 3 czy 4 blogi lifestyle'owe. Tak niestety się składa, że mało kto ma na tyle czasu, siły albo samozaparcia, albo po prostu świadomości tego, jak zróżnicowana jest blogosfera, żeby dotrzeć do blogów drobniejszych, ale mocno tematycznych. I to niestety was też będzie dotykało. Taki marketer, zanim przystąpi do pracy, to sobie googla, co z tymi blogerami, o co z tym chodzi. To jest jeden z pierwszych wyników, które w Google wypadają na hasło współpraca reklamowa z blogerami. To jest cytat z Pawła Opydo. Bloger ma przerośnięte ego, mniej lub bardziej. Odzywając się do blogera, przygotujcie się na rozmowę z kimś, kto jest pewny siebie i automatycznie ustawi się w pozycji negocjacyjnej wyżej od was. No to tak przygotowany biznes wychodzi do rozmów z wami. I teraz, co to dla was oznacza? To, że często człowiek, który przychodzi, żeby robić z wami biznes, ma dokładnie taką postawę. To jest cytat z jednego z marketerów, nie będę podawała firmy i nazwiska, bo to wiadomo, źle by się skończyło. Oni się po prostu często, gęsto was boją, bo was nie rozumieją. I teraz, żeby to zmienić, chciałabym, żebyście sobie wyobrazili jedną rzecz. Na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do tego, blogerzy, ale w ogóle odbiorcy, konsumenci, że to marka jest dostawcą usługi albo towaru, natomiast my jako konsumenci jesteśmy jej klientami. Co się z tym wiąże? Oni mają dostarczyć, my możemy wymagać.
Kiedy wchodzicie we współpracę z marką jako blogerzy, sytuacja się odwraca i musicie mieć tego świadomość, że wtedy trochę to marka jest waszym klientem. Marka, agencja, jakbyśmy tego nie nazwali, z kim bezpośrednio byście nie współpracowali. I to, co to pozornie mała zmiana, ale tak naprawdę ona, jeżeli postawicie się w miejscu, jeżeli spróbujecie nie popełniać w kontaktach z waszym klientem tych błędów, które ten klient popełnia w kontaktach z wami, to może to zaowocować korzystną współpracą. I teraz tak, wrzuciłam w Google hasło, dostałam taką ofertę. To jest jeden z moich ulubionych błędów blogerów. Przepraszam, że się tak kręcę, ale to strasznie w oczy świeci. Dostałam taką ofertę. Na takie hasło Google zwraca bardzo dużo wpisów blogerów. To jest jeden z nich. Tutaj wrzucony screen z jakiegoś nieszczęsnego maila, którego blogerka otrzymała ze słabą ofertą współpracy. Ta oferta rzeczywiście obiektywnie nie jest za bardzo korzystna. Oczywiście go upublicznia, no bo przecież ma do tego prawo, chociaż czy na pewno. I z dosyć ostrym komentarzem wrzuca na swojego Facebooka, zresztą to nie ona jedna. I tutaj na końcu konkluduję to. Dlaczego traktujecie mojego bloga jako darmowe miejsce na reklamę waszych biznesów, a mnie jak idiotkę, co będzie pracować dla was za zaproszenie na waszą imprezę lub szmatkę ze sklepu? Szczerze mówiąc, pewnie tak traktują, bo ktoś to dla nich robi. I teraz wy oczywiście, nie oznacza to, że macie teraz się ucieszyć, skakać w górę, obślinić z radości, że dostaniecie szmatkę ze sklepu i napisać super, to teraz napiszemy wam 700 notek. Możecie to spokojnie, możecie im spokojnie odmówić, ale nie dziwcie się, że ludzie zadają pytania. Jak przychodzicie do sklepu i pytacie, po ile jest kiełbasa i pani mówi, że po 5 zł, a wy pytacie, czy będzie po 4, no to oczywiście spodziewacie się, że tej po 4, znaczy, że nie spuści wam ceny za tą po 5, ale znajdzie wam taką za 4. Jeżeli ludzie zadają pytania, to można tego, składają wam oferty, możecie ich nie przyjąć, ale nie dziwcie się, że pytają. Tu jest podobny przykład, więc już ponieważ mam mało czasu, nie będę tego omawiać. Ważna zasada, poważny biznes nie wyśmieje publicznie oferty klienta i chciałabym, żebyście to zapamiętali. Jeżeli ktoś wam składa durną ofertę, to załatwcie to z nim po cichu, załatwcie to z nim bezpośrednio. Moim skromnym zdaniem czas na to, żeby publicznie linczować firmy, które nie rozumieją blogerów i składają głupie oferty, minęły. Z tego, co wiem, dzisiaj pojawił się, zasłyszałam, zresztą pojawił się kilka razy argument tego, że blogosfera, takie gdybanie, czy przetrwa, czy nie przetrwa, czy już dorosła, czy jeszcze nie dorosła, trochę już mamy za sobą. Jesteście profesjonalistami. Część z was, nawet jeżeli robicie to dla fanu, ale chcecie wchodzić w kontakty z biznesem, to niestety musicie przyjąć język, którym ten biznes operuje, a w tym języku nie ma miejsca na wyśmiewanie. Dlaczego? Dlaczego, że emocje są zaraźliwe. Jeżeli raz upokorzycie, przypomnijcie sobie sytuację, w której w podstawówce ktoś was upokorzył. Do tej pory jestem pewna, że gdybyście spotkali taką osobę, mielibyście spore opory, żeby podać jej rękę. Co dopiero załatwić, albo pomóc jej w czymś, albo coś jej ułatwić. Błagam was, nie upokarzajcie ludzi, z którymi bardzo możliwe, że będziecie musieli pracować. Może być tak, że upokorzycie markę X, a później się okaże, że osoba, która wystosowała do was tego maila, obsługuje również markę Y, Z, E, U i całą resztę. Emocje są zaraźliwe, jeżeli jeden się zrazi, będzie chodził i opowiadał. Dokładnie tak samo jak z blogerami swoją drogą, jak z każdym środowiskiem, które jest jakoś homogeniczne. Jeżeli pójdzie zła, pójdzie zła opinia, bo jeden człowiek się zrazi do was, to będzie chodził i opowtarzał to swoim znajomym i swoim kolegom, będzie im mówił, że nie warto po prostu z wami pracować. I teraz, czy jeżeli dostajecie idiotyczną ofertę, to można ją zignorować? No jeżeli dostajecie spam, no to oczywiste, tak? Natomiast w wielu przypadkach słyszę, dostałam tak głupią ofertę, to czytałam zresztą na forach, dostałam tak głupią ofertę, że nawet na nią nie odpowiedziałam. Szczerze uważam, że dobry biznes zawsze odpowiada i odpowiada czasowo. Dlaczego? I tu czasowo soon is not as good as now i to jest bardzo ważne. Jeżeli to jest powód dlaczego. 6 na 10 briefów, które opracowujemy, ja oprócz tego, że jestem zastępcą Tomka Machały na temat, to również prowadzę nasz butik reklamy natywnej, czyli jestem często gęsto w takiej sytuacji jak wy. Współpracuję z ludźmi, którzy chcieliby, żebyśmy dla nich przygotowali coś, jakąś kampanię niestandardową. 6 na 10 briefów, które opracowujemy, ma deadline krótszy niż 2 dni. Szczerze mówiąc, pewnie 5 z nich ma deadline na jutro. Mogłabym je odłożyć do szafy i powiedzieć dobra, spoko. I czasami, szczerze mówiąc, są takie deale, które odkładamy do szafy i mówimy, nie zdążymy, bo są ważniejsze rzeczy. I macie święte prawo nie odpowiadać na maile. Tylko wtedy
musicie mieć świadomość tego, że osoba, która jest po drugiej stronie, najprawdopodobniej was zignoruje. Jeżeli osiągacie czas Poczty Polskiej w odpowiedzi, to znaczy, że coś jest naprawdę nie tak. I druga zasada, nie ma głupich ofert. Ja dostałam, to jest mój przykład z tego tygodnia, pani Kasiu, to byśmy taki double billboard natywny poprosili. To jest absolutnie sprzeczne wewnętrznie. Albo mamy reklamę natywną, która się wpasowuje w serwis, albo mamy double billboard. Mogłabym oczywiście wyśmiać tego człowieka, ale bardzo konsekwentnie, z uporem tłumaczę, co to jest ta reklama natywna i proponuję, że może zamiast robić sobie krzywdę wielkim billboardem, lepiej jest zrobić sobie fajną kampanię, która mogłaby polegać na tym, na tamtym albo na czymś jeszcze innym. To dlatego, że tak jak, to jest przykład, tu nic nie zobaczycie niestety, więc wam tylko kawałek powiem. To jest komentarz z fanpage'a Wagli, który, czy z jego profilu na Facebooku, który ostatnio a propos tęczy pytał, czy warto ją odbudowywać za każdym razem. I tu jest bardzo ważna rzecz. Ktoś w komentarzach mu napisał, być może ktoś w końcu, znaczy może w końcu zrozumieją, że jeśli coś jest łatwopalne, to niekoniecznie trzeba to spalić. Wtedy tęczę będzie można zdjąć i postawić tam coś innego. To się nazywa edukacja, choć nie odległa tresurze, na którą ponoć warto wydawać pieniądze. I to jest dokładnie to, na co wy powinniście wydawać swój czas. Jeżeli ktoś was będzie pytał o akcje głupie, niemądre i zadawał wam pytanie, składał wam oferty, które dla was są niekorzystne, a co gorsza, wiecie, że wasi użytkownicy za nic w świecie tego nie kupią, bo śmierdzi na kilometr czymś, co jest sztuczne, to edukujcie, tłumaczcie tym ludziom po drugiej stronie, bo oni nie wiedzą tego, co oni nie robią tego dlatego, że chcą wam zrobić na złość albo dlatego, że są kompletnymi kretynami. Oni to proponują dlatego, że uważają, że to może mieć sens. Taka edukacja przynosi skutki. To jest przykład, to jest cytat w ogóle śmieszny, że cytuję swojego szefa za wirtualnymi mediami, ale tak wyszło. My od półtora roku edukujemy rynek w zakresie reklamy natywnej. I to jest naprawdę ciężka praca, dzień po dniu. Tomek jeździ, opowiada, ja chodzę tam, gdzie mogę, też opowiadam, piszę, prowadzimy stronę, na której tłumaczymy, odpowiadamy na briefy o double billboardy natywne. I w rezultacie w ciągu ostatniego roku, rok do roku mamy wzrost o 160% w przychodach. To działa. To, co ważne, jeżeli już się czegoś podejmiecie, tutaj szybko przychodzę, to podejmujecie się, przyjmujecie jakąś akcję, podejmujecie się, że ją zrobicie, to błagam, wywiązujcie się z tego. Ja rozmawiając z różnymi marketerami ostatnio, przygotowując się do tej konferencji, usłyszałam, że wielokrotnym problemem jest to, że bloger mówi, że coś zrobi, po czym milknie. To oczywiście pewnie były przypadki, które nie dotyczą nikogo z tej sali, natomiast najwyraźniej się zdarzały. I wierzcie mi, że to jest najgorsza odpowiedź, jakiej możecie udzielić. Jeżeli znikniecie, to nie jest tak, że człowiek po drugiej stronie zapomni, że oczekuje na dzisiaj od was czegoś. Jeżeli macie problem z dotrzymaniem deadline'u, to po prostu i wiecie, że się nie wyrobicie, to dajcie znać. Jeden mail, jeden telefon. Najgorszym, ja osobiście miałam taką sytuację 2 tygodnie temu, że oczekiwałam, aż ktoś dostarczy mi materiały, które potrzebne mi były do startu kampanii i czekałam, czekałam, wysyłałam maile, dzwoniłam, nie odbiera, nie odpisuje na SMS-y, nie odpisuje na maile, zero kontaktu, kamień w wodę. To jest najbardziej stresująca sytuacja, jaka może zaistnieć dla marketera, dla osoby, która wchodzi z wami w reakcję. Jakby nie wiesz, co się stanie i nie wiesz, czy masz zamawiać coś innego, czy kompletnie to olać. Dlaczego nie wolno tak robić? Dlatego, że jak dostaniecie kiepską reputację, ta pani wie o tym najlepiej, to bardzo ciężko będzie wam ją odbudować. To stara mądrość, że dobrą reputację buduje się latami, stracić można w chwilę. Znowu, jeżeli to, co wy macie na dzień dobry, to są wasi użytkownicy, ale ich jest stosunkowo mało w porównaniu z jakimkolwiek wielkim medium czy z jakimkolwiek konglomeratem, do którego ludzie od dawna wrzucają pieniądze. To, co wy macie, to jest nazwisko i tego wam nikt nie zabierze. I to jest coś, dlaczego ludzie przychodzą kupować reklamy dokładnie u was, bo wy macie użytkowników, do których tylko wy potraficie dotrzeć i tylko wy potraficie przekonać, że to jest to, co mówicie, jest słuszne. Jeżeli jednak będziecie zachowywać się w sposób nieodpowiedzialny, no to niestety, jeżeli po drugiej stronie ludzie, nie wasi użytkownicy, tylko wasi klienci będą o was myśleli tak jak o Lindsay Lohan, to niestety nie będą chcieli z wami robić biznesów. Następna bardzo ważna rzecz, tutaj trochę drażliwa, pieniądze. Też przykład z ostatnich dni. Wysłałem do 7 blogerek ofertę jakąś. Dostałem wycenę od 1000 do 12 tysięcy. Pewnie jest to dosyć racjonalne. Czy to oznacza, że powinniście mieć cennik branży? Pewnie byłoby to trudne przy tak niehomogenicznym, niezinstytucjonalizowanym środowisku. Ktoś tam, tutaj screen z kominka, ktoś tam próbuje to opisywać, coś tam mówić, szacować. Czy to oznacza, że macie
musicie pasować do tych widełek, nie musicie, ale musicie mieć dobrą narrację, dlaczego kosztujecie więcej albo inaczej, dlaczego rozliczacie się inaczej. I to narrację, która będzie spójna i którą będzie w stanie zrozumieć człowiek, który nie siedzi od 30 lat, przesadziłam, od 3 lat w środowisku blogowym, nie przyjeżdża na blog forum, nie słucha tego, co tutaj mówicie i nie rozumie, jakimi problemami żyjecie. Musicie doskonale wiedzieć, że u was nie liczą się odsłony, tylko liczą się komentarze, że nie liczą się odsłony, tylko liczy się to, ile osób strzeluje coś na Facebooku albo na Twitterze. Musicie wymyślić swoje własne kryteria, dla których wy jesteście warci pieniędzy, których oczekujecie. I błagam, niech to będą rzeczy, które są jednak, nie są kompletnie odklejone. Po drugiej stronie naprawdę nie siedzą idioci. To są ludzie, którzy nie znają waszego środowiska, ale rozumieją, co znaczy biznes. Więc żeby uniknąć takich reakcji, opanujcie to sobie, przećwiczcie na kimś i wiedzcie po prostu, w czym tkwi wasza wartość. Tu jest przykład, który mnie zabił. To też było po wpisaniu hasła, bodajże dostałam taką ofertę. Tu jedna pani świadomie radzi, nie róbcie tego, to nie są korzystne zasady. Tam jakaś akcja, wszystko jedno jaka. I na koniec, tylko żadnej umowy. I tu umarłam. Jeżeli ufacie swoim współpracownikom, kontrahentom, to oczywiście możecie z nimi robić duże rzeczy na gębę. Jest tu, tak jak się rozglądam, pewnie sporo takich osób, z którymi bez problemu zawarłabym umowę na gębę i wykonała dla nich jakąś usługę, wiedząc, że są uczciwymi ludźmi. Ale umowa nie jest po to, żeby wam dokopać, no chyba, że chcecie kogoś oszukać, to wtedy was dopadnie, tylko umowa jest po to, żeby was chronić. Więc błagam was, zwracajcie uwagę, podpisujcie umowy, tylko że zwracajcie uwagę na kilka aspektów. Tam przy tym, tu się pojawia w tej dyskusji jeszcze jedna kwestia. No tak, podpisałaby umowę, której nie rozumie, bo jest po angielsku, a w dodatku nie wie, co jest w niej napisane. No takich umów to tak, to rzeczywiście nie warto, tak? Natomiast w umowach zwykle jest kilka punktów, na które warto zwrócić uwagę w przypadku takich twórczych kampanii. To są prawa autorskie. Sprawdźcie, kto ma prawa autorskie do tego, co wytworzycie potem i gdzie to może eksploatować. Przeważnie jest tak, że firma będzie chciała mieć prawa autorskie do tego, co wytworzycie, ale już niekoniecznie musicie dawać im zgodę na to, żeby mogli to później rozpowszechniać wszędzie i w każdej formie. Prawa do wizerunku to są ważne rzeczy, jeżeli występujecie tam z buzią. Poufność, na to bardzo was uczulam. Przeważnie w takich umowach jest zapis, że nie wolno wam zdradzić warunków takiej umowy, tak? Warunków współpracy. Zwróćcie uwagę na to, warunki wypłaty, żeby się nie okazało, że dostaniecie kasę tylko jeżeli wasze teksty obejrzy 7 milionów osób. I zbieranie danych to też jest wrażliwe. Kto jest właścicielem zbioru danych, jeżeli zbieracie w jakichś konkursach. To wszystko się wydają rzeczy bzdurne i takie trochę drętwe i gdzieś tam w jakichś umowach, ale to są rzeczy, które mogą się na was okrutnie zemścić, więc warto na to zwrócić uwagę. I to też w tym nurcie rzeczy nudnych, drętwych i obojętnych, błagam, jak przygotowywałam tę prezentację, dodałam się do zamkniętych grup blogerskich, 3 czy 4. Przyjęcie do takiej grupy zajmuje swoją drogą jakieś 30 sekund do 2 minut, więc są one średnio zamknięte. Uważajcie, co tam piszecie, bo jakby pamiętajcie, że każdy może tam dołączyć. I pojawiają się tam często wątki. Ej, o co chodzi z tym VAT-em? A, bo te durne firmy, to one, jak ja mówię, że chcę umowę o dzieło, to one nie chcą i tak dalej. Podpisałem umowę i teraz się okazuje, że to było brutto. To już przedostatni, już się śpieszę. Błagam was, jeżeli przychodzicie rozmawiać z tymi ludźmi, to tak jak trochę jak tu. Unhate. Nauczcie się języka, którym oni mówią. Jeżeli wiem, że ja jeszcze 3 lata temu brutto, netto, umowa, faktura, nic nie rozumiałam z tego. Jak przychodzę do Urzędu Skarbowego, to do dzisiaj płaczę, mimo że prowadzę od 1,5 roku działalność gospodarczą. Ale musicie opanować to, bo inaczej po pierwsze nie będziecie rozumieli i obie strony będą się frustrować, a po drugie często gęsto wy się na tym przejedziecie. I teraz kończąc te rzeczy o takiej biznesowej, bardziej, że znaczy takiej stricte biznesowej natury, to jeszcze 2 rzeczy. Ostatnio na tejże samej debacie briefa usłyszałam zdanie z ust jednego z blogerów. Bloger z natury jest subiektywny. I tu się w zupełności zgadzam. I to jest super fajne i to jest wasza ogromna siła, że nie jesteście mdli, tylko macie swoje mocne zdania, które potraficie dodatku w fajny, sprytny sposób wyrazić. Ale pamiętajcie, błagam was, nie mylcie rzetelności i subiektywności, znaczy braku rzetelności i subiektywności. Subiektywny to taki, który ma swoje zdanie i wyrazi. Rzetelny, to jest wasza bardzo mocna, ważna sprawa, to taki, który będzie w stanie rozmawiać o faktach bez pomówień na przykład. Czy to było rzetelne? Nie do końca. Znaczy stwierdzenie, że pies by się otruł, szczerze, no po prostu, dorośli ludzie tak nie rozmawiają. Nie zachowujcie się jak piraci. To nie jest tak, że wy możecie podejść do marki, trochę możecie, ale to się zemści, że możecie podejść do marki, wyciągnąć kałasza i powiedzieć, a teraz stoisz, robisz to, co ja chcę. To jest trochę takie zachowanie.
Możecie to zrobić, ale niestety, no ta marka naprzeciwko po prostu wyjdzie i będzie miała w nosie to, czy to będzie źle przyjęte w mediach, czy dobrze przyjęte w mediach, czy blogerzy się oburzą, czy nie. Wyjdzie, wyciągnie swoje stado prawników i pójdzie z wami na proces. I szczerze mówiąc, będą mieli rację robiąc to, dlatego że jeżeli chcecie kogoś pomawiać, jeżeli nie chcecie rozmawiać o faktach, tylko chcecie rozmawiać jakby oczerniając kogoś, to nie jest uczciwe zachowanie. I druga rzecz, o która tu się bardzo wiele razy przewinęła wcześniej, co mnie strasznie cieszy, to, że odpowiedzialność. Wy naprawdę macie ogromną odpowiedzialność, szczególnie teraz, kiedy odbieracie starym mediom głos. I robicie to stopniowo, ale bardzo konsekwentnie. I teraz, jeżeli macie 100, 200, 500, 14 tysięcy, 5 milionów, życzę wam tego wszystkim z całego serca, użytkowników, odbiorców, to oni was słuchają. Stajecie się dla nich autorytetem, co oznacza, że możecie im wcisnąć naprawdę wiele rzeczy, i oni je kupią, często zupełnie bezrefleksyjnie. Błagam, zapamiętajcie, great power, great responsibility. I naprawdę, bierzecie odpowiedzialność za to, co do tych ludzi mówicie. Ja sobie robię taki test, to jest moja mama, zabiłaby mnie, gdyby wiedziała, że się pojawia w tej prezentacji. Ja sobie robię test mojej mamy. Jeżeli myślę sobie, nie puściłabym nigdy w życiu w serwisie czegoś, co byłoby reklamą, a moja mama by nie wiedziała, że tak jest. Wybierzcie sobie dowolną, bliską osobę i zastanówcie się, czy chcielibyście, żeby wasza 12-letnia córka kupowała krem tylko dlatego, że pani na blogu napisała, że on jest dobry, a ta córka nie wie, że ta pani wzięła za to grube pieniądze. Przemyślcie, czy chcielibyście, żeby wśród waszych odbiorców byłby ktoś, kto jest wam bliski i na kim wam zależy, to czy komunikat, który wysyłacie, nie skrzywdziłby takiej osoby. Jeżeli nie, moim zdaniem wszystko okej. Okay. I teraz oczywiście to nie jest tak, że to jakoś jak nie będziecie tych zasad przestrzegać, to świat się skończy albo wszystko umrze. To one nie są, to nie jest jakaś prawda objawiona. Wszystko mówię wam to dlatego, że bardzo bym chciała jako biznes, a pewnie więcej tego biznesu by też tak chciało, współpracować z wami na zasadach, które są dla obu stron korzystne i zrozumiałe. Tylko żebyśmy mogli takie zasady wypracować, to po pierwsze musimy o nich rozmawiać, a po drugie starać się nadawać na tych samych falach. I teraz wiem, że to jest ciężkie dla was czasami, jak przychodzi ktoś i mówi coś niedorzecznego, ale dla drugiej strony to bywa równie ciężkie. I no cóż, oczywiście do was należy wybór, czy zechcecie się do tego zastosować, czy nie. Mam nadzieję, że kogoś przekonałam przynajmniej do części, a jeśli nie, no to w tym miejscu cytat z osoby wiadomej, trochę świętokradczy, ale zrobię przeciwko wam wszystkim, będę się dalej kompromitował. Można i dziękuję. Smacznego. Dziękujemy bardzo serdecznie za tę prezentację. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że dopiero teraz możemy dać sygnał do tego, żeby kuchnia została otwarta. Dokładnie, czas start, panowie z cateringu. Tak, jeszcze pani ma coś do powiedzenia. Ja już nic nie mam do powiedzenia, ale jeszcze do kotleta mam dla was machałę, i który ma dla was kilka słów z Nowego Jorku. O, a co on robi w Nowym Jorku? Dobrze. Relaksuje się. W takim razie Tomasz Machała. ...niż Nowy Jork, miejsca, żeby mówić o potędze blogów, potędze społeczności. Pewnie takim miejscem jest nie nowojorska ulica, ale na przykład ulica w Egipcie, gdzie całkiem niedawno ta wielka siła społeczności, mediów społecznościowych pokazała się i zmieniła rzeczywistość. Ale to Ameryka, to Nowy Jork, to jest centrum społeczeństwa obywatelskiego. Więc może jednak ta ulica nowojorska, żeby mówić o sile blogów, nadaje się odpowiednio. Ja w siłę blogów bardzo głęboko wierzę. Parę lat temu tygodnik Time na słynnej okładce, gdy wręczał tytuł Człowieka Roku, napisał: Człowiekiem Roku 2006 roku jesteś ty, bloger, człowiek, który pisze na Twitterze, człowiek, który pisze na Facebooku. W każdym innym miejscu internetu tworzy content. To się nie zmieniło, a to się wzmocniło od tego czasu, bo zobaczyliśmy, jak fantastycznie blogerzy chociażby mogą zmieniać rzeczywistość. Ja bardzo głęboko wierzę, że blogerzy w 2013, 2014 roku, zobaczymy, co przyniesie dalsza przyszłość, są częścią piątej władzy i jako władza muszą stosować się do paru reguł. Pierwszą z nich jest, że nie tylko władzę należy wziąć, ale też zachowywać się w
taki sposób, by światu pokazać, że ją się wzięło. Inaczej bowiem człowiek zachowuje się jak ta para polskich policjantów, którzy przez 20 minut szamoczą się i nie potrafią zatrzymać dwójki awanturujących się osób na słynnym filmiku na YouTubie. Blogerzy więc, którzy niewątpliwie władzę już mają, muszą też wobec świata zachowywać się, pokazywać, że ją mają, że ją wzięli. To jest coś, co jest w człowieku, czego trzeba się po prostu nauczyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to po wzięciu władzy trzeba zachowywać się i trzeba sprawować ją mądrze. Jeżeli bloger swojej władzy nie sprawuje mądrze, to zachowuje się jak ten bloger ze słynnego sporu z Sokołowem. Ten bloger, obawiam się, nie zachowywał się mądrze. I wreszcie trzeci punkt. Trzeba zdać sobie sprawę z odpowiedzialności. Blogi nie mogą być wyłącznie w takiej przestrzeni publicznego odbioru, nie przez blogerów, przez opinię publiczną, nie blogerską. Nie mogą być wyłącznie miejscem pisania o sukienkach, makijażu, technologiach, produktach. Muszą być miejscem, muszą być blogosferą, która zmienia rzeczywistość, która ma wpływ na tą bliższą i tą dalszą rzeczywistość. Na klatkę schodową, na ulicę, na dzielnicę, na miasto, na państwo. Blogerzy muszą więc w większym stopniu próbować w mądry sposób zmieniać rzeczywistość. Bardzo się cieszę, że Blog Forum Gdańsk w tym roku poszło w tą stronę, aby inspirować polską blogosferę i pokazywać, w jaki sposób blogi mogą rzeczywistość zmieniać. Ja jestem blogerem, jestem dziennikarzem, te metki dla mnie są w sumie pozbawione znaczenia, ale bardzo głęboko wierzę, że słowo pisane ma znaczenie i że słowo pisane może zmienić to, co nas otacza. Tak głęboko w to wierzę. Jedno słowo może być potężniejsze od broni. Cieszę się, że Blog Forum Gdańsk w tym roku nas w ten sposób inspiruje. Bardzo żałuję, że w Gdańsku nie mogę być, ale bardzo życzę wam mądrych przemyśleń, bo Blog Forum Gdańsk, bo blogosfera niewątpliwie w Polsce tej mądrości, tej inspiracji bardzo potrzebuje. No, mamy to. Live from New York City, Thomas McCalla. Przypominam o użyciu hashtaga I love Gdyny. Jeśli byście się zastanawiali w tej chwili, jak użyć taki hashtag Gdyny, podaję kilka przykładów. Jedząc, możecie napisać, Boże, jakie dobre.